GP24 Basket, Przemysław Ośradio Gdańsk, Krzysztof Nałęcz, Głos Pomorza. Uff. No tak, to jest, właściwie mogliśmy skończyć program tym oddechem głębokim, no bo rzeczywiście roller coaster, jak na fajnej takiej górskiej kolejce i to nie w Beskidach, a w Alpach Wysokich. Tak, no oczywiście do ostatniej akcji Antony Gutsa przejdziemy, ale to wydawało się, że to się nie musi tak skończyć taką nerwówką. No tak, ale nie graliśmy z Siarką Tarnobrzeg, z całym szacunkiem, nie ze startem Lublin, tylko nawet jeżeli było 16-1, no to było wiadomo, że kiedyś ta maszyna może się zatrzymać, zdobywająca punkty dla czarnych, a Toruń tak łatwo tego meczu nie odda, no bo tam ma kto grać, mówiąc krótko. Zespół pełnowartościowych, bardzo solidnych, rzeczowych zawodników, no i odbudowali się na naszych błędach. Na naszych błędach, mówię o błędach w obronie czarnych, kiedy no, w połowie już tego spotkania ta różnica była no, niewielka. Mi się wydaje, że Obi Trotter, który się tak znakomicie otworzył dla Torunia, on tu zdecydował w trzeciej kwarcie i my chyba nie bardzo mamy człowieka, który takiego super gracza, który nagle wchodzi na te wysokie obroty, nie mamy. Rzeczywiście później była obrona Szewonem Lewisem, ale to jest... Umie bronić, ale to jest jednak człowiek ataku. 23 punkty dzisiaj, 9 zbiórek też, ale potrzebowalibyśmy chyba takiego obrońcy typowo czarnej roboty. Jak mawia klasyk, tak krawiec kraje, jak mu materiału staje i no, gramy tym, co mamy. Ja uważam, że ten zespół się znowu obronił. Oczywiście były błędy, były wypaczenia, ale kierunek słuszny, jak mawiano przed laty. Bo mecz jest wygrany. Oczywiście szczęśliwie, no bo nie ma wątpliwości, że polski cukier Toruń mógł ten mecz wygrać i pewnie też byłoby to zwycięstwo zasłużone, no bo zebrali się z porażki w pierwszej kwarcie, a potem naprawdę grali bardzo dobrze. O tym szczęściu było sporo na konferencji prasowej. Oczywiście gratuluję zespołowi z Słupska. Zabrakło nam szczęścia, rzut w ostatnich sekundach za 3 punkty na zwycięstwo. Ale ja chciałem przede wszystkim pogratulować moim zawodnikom za walkę, za charakter. Zagraliśmy dobre spotkanie. Na pewno nie uszczęśliwiliśmy się błędów, ale podjęliśmy walkę, przegrywaliśmy wysoko na początku, potrafiliśmy zmienić grę. Zabrakło nam szczęścia w końcówce. Zabrakło niewiele. No, ten lód szczęścia dzisiaj był po stronie Słupska, ale jak ta cienka granica między cieszeniem się a smutkiem. No niestety musimy się tą gorycz porażki przełknąć. Gut trafił no, niesamowity rzut na zwycięstwo. Także myślę, że spotkanie mogło się kibicom podobać. Szczęściu trzeba pomóc. Tutaj to sporo było kontrowersji z tymi stratami. Sędziowie kilka razy musieli sięgać po pomoc w postaci odtworzenia. Ja bym o sędziach już nic nie powiedział dzisiaj, dlatego że moim zdaniem oni byli najsłabszym ogniwem dzisiaj tego spotkania, dlatego że podejmowali decyzje kontrowersyjne. Ja nie do końca mogłem się też jakby zorientować, jaka jest ich linia sędziowania, znaczy na co pozwalają zawodnikom, bo zazwyczaj tak jest, że sędziowie kilkoma pierwszymi decyzjami jakby ustawiają też poziom agresji w tym spotkaniu, czyli takiego no, kontaktowego grania. Koszykówka jest grą kontaktową i dzisiaj kilka no, decyzji przedziwnych, trochę kontrowersyjnych sędziów. Mam wrażenie, że momentami sędziowali bardzo, bardzo skrupulatnie, a momentami tak nie do końca uważnie i pewnie stąd te wątpliwości. To nie służy temu, żeby koszykówka była fajnie oglądana, bo też pewnie sami widzowie mają nie do końca pewność, że te decyzje o przyznaniu piłki jednemu czy drugiemu zespołowi były do końca takie no, godne zaufania. No jasne, oczywiście, tym bardziej, że sędziów tu nie potrzebowaliśmy, bo emocji było aż nadto. Ja zwracam uwagę, że niesamowity jest ten sport, o czym mówił też trener Stelmacher trochę na konferencji, że Szewon Lewis, który gra genialną, powtórzę jeszcze raz, akcję w Rosie Radom, tutaj w dużo prostszej sytuacji, w tej ważnej końcówce przestrzelił praktycznie spod kosza. To dziwne, czy to taki po prostu ten sport, to ciągle trener podkreśla, to sport. No tak, a w akcji wcześniej odbił sobie piłkę o plecy, co wydaje się rzeczą trudną do zrobienia, a jednak mimo wszystko się niechcący, ale mu się udało. No, ciągle pokutuje w czarnych brak tego rasowego rozgrywającego, no ale już nie wracajmy do tego, bo jest jak jest. Natomiast ważne jest to, że ten zespół gra razem. Ja pytałem o to Antonego Gutsa, czy to zaufanie między nim, a resztą zawodników i zawodników do niego jest ważne i on mówi, że właściwie tak, to jest podstawa. No właśnie, co to Antony Guts, bohater chyba tego meczu, po nim powiedział nam. Right, yeah. I mean, the play was for Chavon to drive to the basket, but they got mixed up and I was wide open, but by the time he gave it to me,
The big man stepped out, so I just tried to get some space. I knew there wasn't a lot of time, and it went down. No świetnie, Antony Guc, bo troszkę ostatnio na niego narzekaliśmy. Ty chyba słusznie zauważyłeś o tym troszkę dołku fizycznym. Dzisiaj po nim nie było śladu. No tak, ale przy okazji było też dementi ze strony trenera, że nie ma żadnego mikrocyklu przed playoffami, bo playoffy wciąż niepewne. Ale z tego wynikało jego przyjścia, że gdzieś tam rzeczywiście wszedł trochę w inny moment sezonu niż była cała drużyna, on osobiście. No dzisiaj rzeczywiście trafiał, zwłaszcza chyba w pierwszej kwarcie, tak jak taka maszyna do rzutów, właściwie gdzie się nie ustawił, to trafiał za dwa i za trzy, no i bardzo dobrze. Myślę, że w statystykach nie wygląda to jakoś super imponująco, bo zdaje się na 11 rzutów trafił 6, no ale to jest powyżej 50%, więc naprawdę to jest... To niezła skuteczność. Bardzo przyzwoita. I 18 punktów. No tak, i ta kluczowa trójka, która dała zwycięstwo. Fajnie się ten zespół ogląda w pierwszej kwarcie, palce lizać, miód maliny i jeszcze trochę budyniu od babci. No, ja chciałbym tak w pierwszej kwarcie tak oglądać taki czarnych na zawsze. I troszkę jeszcze zimnej głowy, bo jednak w końcówce jednak za dużo tych strat było. Antony Guc, mi brakuje cały czas to, że my jako drużyna ciągle nie potrafimy go jednak otworzyć jako strzelca, że on te rzuty to oddaje gdzieś tam właśnie, sam sobie musi wypracować albo z odejścia, żeby tak go wyprowadzić na pozycję strzelecką, to byłoby fajnie, ale to chyba ten problem rozgrywającego. Tak, ale też on sobie też doskonale radzi, potrafi gdzieś zrobić ten odskok w tył i rzucić, chociaż tak rozmawiałem tutaj z działaczami z Torunia i z trenerem Stelmachersem tak już poza mikrofonem, to trochę go zmroził ten rzut w pewnym momencie i ta piłka leciała takim rogalem jak Leo Messi czasami strzela w okienko i to ona tak całe prosto do tego kosza tak nie leciała, jak nam się to wydawało, tylko no to był ciężki rzut. No i wydawało się, że raczej akcja za trzy to była troszeczkę wymuszona. Zapytaliśmy o tą ostatnią akcję. Nie, no było tak, że to jest akcja jak akcja. Ostatni, jeden z naszych malek albo Guc, albo Antoni musieli grać po prostu, albo jeden na jeden, a Antoni... Albo Toni i miał przeciwko siebie dużego zawodnika. Oczywiście logicznie by było, że on by penetrował i oddał komuś albo sam skończył. Ale zdecydował rzucić, trafił, to jest najważniejsze. No na treningu cały czas to robi. Właśnie, to jest jego rzut. To jest dziwnie wygląda, to jest wygląda ciężki rzut, ale on naprawdę takie rzuty trafia. Kolejna końcówka dla czarnych. Niektórzy mówią, że szczęśliwa, ale chyba jednak... To szczęście to nie jest przypadkowe, bo ono gdzieś tam wynika z coraz lepszej gry tych czarnych. No tak, można się zastanawiać i tak obstawiać, czy gdyby ten mecz od początku był równy zupełnie w wyniku, to czy nie zabrakłoby trochę pewnej ręki Łukaszowi Wiśniewskiemu, który w końcówce rzucał tam z narożnika za trzy. Zazwyczaj takie rzuty trafia. Tu nie trafił dla czarnych na szczęście. No to jednak jest tak, że jak trzeba odrabiać, to potem trochę tej pewności siebie brakuje i zmęczenie daje znać o sobie. Mnie cieszy jedno, to są mecze jak w playoffach i czarni je w końcówkach wygrali i w Toruniu, przepraszam, i w Słupsku, i w Radomiu. Przegrali końcówkę w Zielonej Górze, ale to wciąż są mecze na styku. Coś, co moim zdaniem może fajnie budować drużynę na tą grę w playoffach. No właściwie to już witamy się z tymi playoffami. Po zwycięstwie w Radomiu nie zaprzepaściliśmy wielkiej szansy, wygrywając z Toruniem. I teraz mecz w Sopocie, który dzisiaj też w zadziwiających okolicznościach, prowadząc bardzo wysoką, przez większą część spotkania, przegrywa w Krośnie. I jedziemy do Sopotu. Po co? Po wygraną chyba. No tak, tym bardziej, że wydaje się, że tą porażką w Krośnie to jednak Trefl sobie może nie zamknął te drzwi, ale tak, że tak powiem, no przymknął przynajmniej ościeżnicę dość poważnie. Będzie zdesperowany w następnym meczu. No raczej tak, dlatego że jeżeli już przegrał siebie z czarnymi, no to raczej trzeba sobie powiedzieć, że w tym sezonie już tylko grał utrzymanie. Czarni muszą tam pojechać jak po swoje. Nie ma innego wyjścia, dlatego że tutaj nie ma, jak już mówiliśmy, marginesu na błąd. Od 5 do 12 miejsca to jest nie ścisk, to jest po prostu szczyt w tramwaju. Każdy stoi wokół, za sobą i wszyscy się trzymają za kieszenie, żeby nie wpadł kieszonkowiec i nie ukradł tego jednego zwycięstwa. Jak zauważył nasz znajomy kibic z Gorzelca o pseudonimie Splin, o końcówce w playoffach może zdecydować fotokomórka. Ale czarni mają naprawdę sporo argumentów. Dzisiaj znowu też podkreślmy chyba dobry występ Davida Krawisza, 12 punktów, 12 zbiórek, naprawdę fajnie rzucał wolne w końcówce. No zaskakujące, ale to taki bardzo mocny punkt programu o nazwie Energa Czarni Słup.
Dobrze, no to ja myślę, że to jeszcze wciąż sporo niespodzianek przed nami, a zauważyliśmy chyba wszyscy, że i Piotrek Dąbrowski znalazł swoje miejsce w tym zespole i się tak pechowo mu się ten rzut za trzy wykręcił, też w ważnym momencie wydawało się, że czarni mogą odskoczyć. Łukasz Seweryn, no wciąż jednak nie ta jakość, która przed kontuzją. Wszystko przed nami, ja myślę, że taki mecz z Treflem jest dobrą okazją, na przykład, żeby Łukasz tam trochę podziurawił ten kosz. Nie wiem, czy będziemy grali w Ergo Arenie, czy w hali stulecia Sopotu, ale no, w każdym razie w Sopocie. Podobno gramy ten mecz w Ergo Arenie, na który serdecznie zapraszamy. Tych, którzy będą mogli się zjawić osobiście, a którzy nie będą mogli przybyć, zapraszamy do słuchania w GP24, bo przeprowadzimy z tego spotkania bezpośrednią transmisję. Dziękujemy, GP24 Basket. Przemek Woś, Radio Gdańsk. Krzysztof Nałęcz, Głos Pomorza.